Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tu Tusia Lech na pierwszym polskim YouTube Hopie. Oto moja praca Canvas, z użyciem produktów kilku wiodących producentów. Tu mamy sponsorów, między innymi właśnie użyłam produktów Seven Dot Studio, Aba Studio, Midform i Finawar. Adres mojej strony wwtusiale.com Zasady YouTube Hopa są podane. Proszę, abyście skoczyli. Od każdego filmiku do następnego wszędzie każdy z kanałów zasubskrybowali i zostawili komentarz czy wam się podobało czy nie a jeśli tak to może będzie wam się chciało napisać coś więcej Zapraszamy naprawdę bardzo serdecznie jest nas spora ekipa polskich kraperek wszystkie mówimy po polsku i mamy nadzieję że ta inicjatywa przypadnie wam do gustu Mój projekt zaczęłam od Przygotowania sobie płótna nakleiłam je na tekturową bazę, co zresztą akurat pokazuję. I pokazywałam w międzyczasie też produkty, których zamierzam użyć. Życie, zamiary to jedno, a życie to drugie. W związku z tym często gęsto zdarza się, że przygotuję sobie coś, żeby użyć produktów XYZ, a kończy się na tym, że połowę z nich nie użyję, a nagle stwierdzę, że jednak potrzebne jest mi co innego i wyciągam z jakichś zakamarków inne rzeczy. Tutaj widzicie świetną tekturkę z czegoś, co przypomina birmatę. To jest bardzo chłonący materiał, fajnie w to wchodzą farby i różne media. Od AB Studio. AB Studio to jest polski producent pięknych też materiałów do scrapbookingu i papierów. Używam tutaj Finavar Medium, żeby ten Piękny chipboard, mówiąc po angielsku, nakleić na tą bazę. Częściej znacznie posługuję się językiem angielskim, i częściej nagrywam filmiki po angielsku, i tu niestety będzie pokutować, że być może będą mi wchodzić angielskie nazwy, będę się starać używać polskich. Przepraszam Was również bardzo, jestem przeziębiona, i będę się starać też ograniczyć do minimum dodatkowe efekty dźwiękowe. Tutaj widzicie maskę Finawar. piękna, ażurowa. Wspaniale przez nią się nakłada strukturalne pasty i, i media, które są dosyć gęste. Musiałam to wszystko, po nałożeniu oczywiście wszystko musi porządnie wyschnąć, jak w przypadku każdego projektu. Zanim przejdziemy do, do kolejnego kroku, jeden musi wyschnąć. Tu widzicie piękny arkusz z elementami do wycinania firmy ABS Studio z kolekcji Amazing Life. No, i to jest jeden z tych przypadków, kiedy człowiek zamierza jedno, a, a życie idzie swoim torem. Zaczęłam wycinać piórka i zegary z tego arkusza. I finalnie. Piórek nie użyłam, chociaż początkowo taki był mój zamysł. Za to tarcze zegarowe oczywiście są i będą widoczne w projekcie e, aż do końca. Nagrywam dźwięk już po zakończeniu, ponieważ przygotowanie takiego projektu jest dosyć długotrwałe i jeśli bym nie przyspieszyła tego wideo, to pewnie bym was zanudziła na śmierć. Tutaj widzicie dot Studio Tagi z kolekcji Northern Lights to jest kolekcja w zamierzeniu zimowa związana z zorzą i z takimi pięknymi odbłyskami światła wzięłam też papier z tej samej kolekcji, żeby mi pasował kolorystycznie no i udzieram tutaj różne mniejsze lub większe fragmenty, żeby część z nich wykorzystać do mojego kanwasu. Na ekranie w ogóle widzicie też momentami tu jest Soft Matte, gel medium od Finawar. To jest świetne medium do przyklejania różnych kawałków papieru, kolażowania, dlatego że ono jest dosyć płynne i pełni funkcję, świetny, świetnie pełni funkcję kleju, ale także zabezpiecza powierzchnię przed przenikaniem innych mediów. I tutaj widzicie mam taki silikonowy brush, pędzel taki silikonowy, którym nakładam, te, nakładam to medium i kolejne elementy przyklejam na moją bazę, którą wcześniej przygotowałam, na której jest, jak już wspomniałam, tekturka od AB Studio i nałożone przez maskę Finawar też medium, tylko że bardziej strukturalne. Po lewej stronie te kolorowe punkciki są to, jest to najnowszy produkt od Finawar, nazywają się, ten produkt nazywa się Liquid Acrylics, czyli to są płynne farby akrylowe. Bardzo ciekawa rzecz, ja od razu je pokochałam. Wcześniej używałam innej firmy, ale te są inne. Niezwykle podoba mi się, podobają się ich właściwości, będę jeszcze o nich mówić w dalszej części mojego wideo. Ogólnie pracuję na, na podkładzie z taką specjalną matę mam, że mogę tymi mediami szastać na prawo i lewo, bo inaczej wykończyłabym oczywiście stół, a to jest drewniany stół i trochę albo szkoda. Cały proces podejmowania decyzji u mnie dzieje się w trakcie wykonywania pracy. W zasadzie nigdy nie ma tak, że od ręki, jak gdy zaczynam, gdy mam, nie mam nic, że od ręki wiem, jak będzie wyglądać mój gotowy projekt. To się nie zdarza. Ja nigdy nie wiem, jak będzie wyglądał mój gotowy projekt. Po prostu daje się ponieść mojej wyobraźni i kreatywności. Zdecydowałam się dokleić taką klasyczną naszą polską serwetkę, którą używa się w, do zupełnie innych celów. Natomiast, jeśli chodzi o scrapbooking, to daje ona fajne, fajny ażur i jest przezroczysta, dzięki temu soft, soft Gel Medium. Jest też przejrzysta i pod niej też wydziera częściowo tło. Tutaj naklejam tagi od Celendar Studio oraz elementy papierowe wycięte wcześniej z arkuszy AB Studio które wam pokazywałam wspominałam kolekcję Northern Lights z Wando Studio i Amazing Life z AB Studio pod moim filmikiem będą też linki będziecie mogli mm, kliknąć i przenieść się do sklepów w których można te wszystkie produkty kupić no a tutaj właśnie już przechodzę do momentu o którym chciałam wspomnieć Liquid Acrylics to, są, to jest najnowszy produkt od Finawar. Produkowany przez Premium Marketing. I to są niesamowicie bardzo silnie napigmentowane, płynne farby akrylowe, które można rozrzedzać takim specjalnym medium. Zobaczcie, ja tego medium dodałam bardzo mało. Kolor stał się tak bardzo mocny, że gdy nałożyłam go na pracę, stwierdziłam, że nie, 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 to jest dużo, dużo, dużo za mocny kolor. To też zostawiłam ten element, żebyście zobaczyli, jak w trakcie um, tworzenia projektu nieraz y, dzieje się co innego niż zamierzaliśmy, albo nieraz y, coś wygląda nie tak jak zamierzaliśmy i wtedy staram się rzeczy korygować. Wiele rzeczy można na bieżąco skorygować. Dokładam tutaj też z najnowszych foremek silikonowych, one się nazywają MOLDS, też z podmarki Finavar. Najnowsze elementy, które przygotowałam za pomocą żywicy dwuskładnikowej. I Heavy Body Gel to jest też produkt Finowar. Masa rzeczy jest Finowara. Ja kocham te, te mediowe produkty tej marki. Przyklejam wszystkie te ciężkie elementy. Ten heavy Body Gel jest bardzo gęsty, bardzo bardzo gęsty i idealnie nadaje się do trzymania ciężkich elementów. On po prostu je trzyma na miejscu. Prawda jest oczywiście tylko taka, że to musi wyschnąć. Trzeba dać temu czas, żeby to wyschło. Ale jeśli damy temu czas, to to można naprawdę wielką ciężką grubą konstrukcję przygotować i heavy body gel medium wytrzyma wszystko. Tutaj dodaję jeszcze kilka innych elementów. I naklejam je trochę jeden na drugi, żeby utworzyć taką przestrzenną, Przestrzenną konstrukcję. Dodałam jeszcze gwiazdki. W założeniu mój kanvas to jest coś, co zawiśnie u mnie na ścianie. Ja kocham anioły i rozgwieżdżane niebo, i dlatego idę w tą stronę. Tutaj widzicie, ponieważ te elementy z żywicy są dosyć śliskie, ja je zagruntowałam dodatkowo białym gesso. So, so, dlatego, że co powoduje, że przywierają do tych powierzchni dobrze wszystkie media. A ponieważ dalej będę chciała użyć liquid acrylics, czyli tych płynnych farb akrylowych, to potrzebuję wytworzyć jakąś warstwę, która te płynne akryle na tych żywicznych elementach przytrzyma. Gdybym tego nie zrobiła, to ta farba by z tych elementów żywicznych po prostu spłynęła. No i tutaj widzicie, za pomocą Takiej przezroczystej, w takiej większej buteleczce jest przezroczyste medium do rozcieńczania farb. Jeżeli tym medium rozcieńczymy, rozcieńczymy Liquid Acrylics, to one utrzymują swoją konsystencję, ale kolor staje się jaśniejszy i bardziej przejrzysty. I to jest fantastyczna rzecz, bo wtedy widać też elementy i wzory spod spodu. Tutaj zdecydowałam się dodać trochę art stones, czyli takich małych niby kamyków w różnych wielkościach po to, żeby dodać całości faktury, struktury, głębi i żeby całe tło było ciekawsze. Najpierw zawsze nakładam medium, które z reguły to jest 3D żel albo błyszczący albo matowy, czyli 3D Gloss Medium albo 3D matte Medium i do tego dodaję Art Stones, czyli te kamyczki, tak jakby kamyczki w różnych wielkościach mamy tutaj Mega wielkość Mega to jest największa klasyczną i Mini Art Stones one są takie maluteńkie i po troszku, po troszku dodaję wszędzie tyle, ile uważam za stosowne. No i oczywiście znowu trzeba będzie zostawić całą tą pracę, żeby wyschła. Dlatego wideo jest względnie krótkie, natomiast cały proces tworzenia takiej pracy to jest, są głównie okresy suszenia, bo pomiędzy nakładaniem kolejnych mediów albo kolejnych warstw no trzeba to jednak zostawić, żeby to wyschło. Teraz jestem gotowa, żeby znowu dodać koloru tym elementom, które teraz dodałam, czyli wszystkim Art Stonesom, czyli tym kamyczkom małym. Dlatego znowu rozwadniam je, rozrzedzam je medium przeznaczonym specjalnie do Farb Liquid Acrylics i zwykłym pędzlem, nie silikonowym, zwykłym pędzlem z włosiem nakładam. Na te um, obszary, gdzie już wyschło moje medium i, i moje kamyczki już są przyklejone dobrze, nakładam kolor. Ja zdecydowałam, że wszystko będzie w jednolitej tonacji fioletowej. Dopiero na koniec podkreślę niektóre elementy. Tutaj są elementy metalowe firmy Midform. One są naprawdę fantastyczne w wielu różnych odmianach i też wykorzystałam Heavy Body Gel Medium, żeby je tu przykleić, bo one są też ciężkie i też będę musiała poczekać, aż, one, aż to przeschnie. Natomiast ponieważ to jest znowu metal, a ja znowu będę chciała na Dać im ten fioletowy odcień Liquid Acrylics, znowu będę musiała użyć białego Gesso. Jeszcze, ponieważ większość prac u mnie ma jakieś przesłanie, wzięłam z jednego z najnowszych zestawów od Finaver, tak zwane Mechanicals. To są takie metalowe, ozdobne elementy. Tutaj jest plakietka z napisem dosyć bliskim mojemu sercu i też ją przykleiłam tym samym, oczywiście, heavy body gel. Wszystkie te elementy wykończyłam, za, znaczy nie wykończyłam, tylko pomalowałam białym gesso, zagruntowałam, o właśnie, brakowało mi tego słowa po polsku znowu i gdy wszystko wyschnie, Oczywiście znowu dodam fioletowego koloru używając Liquid Acrylics. Jak sami widzicie, przygotowanie takiego projektu to świetna zabawa. Ostatnim krokiem jest dodanie tu i światła w postaci fantastycznych wosków od Finawar. Na końcu będziecie mieć listę wszystkich produktów, których użyłam i oczywiście pod moją pracą też Zachęcam Was do wzięcia udziału i skoczenia do wszystkich, na wszystkie kanały. Wszystkich moich koleżanek czekają fantastyczne projekty. Proszę nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować każdy kanał i żeby zostawić komentarz, dlatego że to jest warunkiem, by wziąć udział w losowaniu fantastycznych nagród od naszych sponsorów, których wszystkich mogliście widzieć na początku i będą oni też wymienieni pod spodem w moim opisie, w moim wideo. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. W końcówce mojego wideo jeszcze zobaczycie, że nakładam dwa rodzaje wosków. Jeden wosk to jest w kolorze takim pomarańczowo-złotawym, a drugi w nielicznych miejscach dodam troszeczkę niebieskiego, takiego turkusowego, żeby przełamać cały kształt, całość kolorów. Gdybyście mieli jakieś pytania, zachęcam oczywiście, żebyście pytali na dole w komentarzach. Zachęcam też do odwiedzenia mojego bloga tusialech.com. Mam też oczywiście profil na Facebooku i na Instagramie. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało i bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział w dzisiejszym YouTube Hopie. To nie jest nasze ostatnie słowo w tej kwestii.